Wyszedł dzieci. Wyszedł dzieci. Umiera z Chrystusem, powstaje z Chrystusem.
swoim grafie wynika, że kiedyś ten Jezusa Chrystusa mówię, twoje grzechy są przebaczone. Zawsze ci ludzie wychodzą, z wody są wolni, później przyjmują dar Ducha Świętego. W praktyce chrztu w tym roku dostały proroctwo w tamtym roku, że będę jak Jan Chrzciciel chrzcił w Polsce ludzi. Ponad 60 osób w tym roku chrzciło. To proroctwo się wypełniło. Nikt nie wyszedł z wody, kogo ochrzciłem. Nie mówię o osobach, które nie przyjęły Jezusa, ale te, które przyjęły Jezusa Chrystusa, wyszły z wody z darem Ducha Świętego. Każda jedna. Błogosławię Was. Nie róbmy tutaj samej roboty oboje. No. Ja tutaj miałam robić niezależnie. No okej, okay, dobra. A nie to samo. To znaczy tak. Nie chciałbym go z tyłu nagrać. Ja ci dam ten, to razem zmontujesz. Ja nie wiem, czy kto będzie montował. Twoja droga z Chrystusem Jezusem od jakiegoś czasu jest dosyć burzliwa, prawda? Czy wyznajesz, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem i Królem? Czy prawdziwie chcesz dzisiaj umrzeć z Chrystusem Jezusem? A zatem na podstawie Twojej wiary, której wyznałaś Jezusa Chrystusa, Panem i Królem swojego życia, teraz Cię ochrzczę w Jego imię. Na podstawie Twojej wiary chrzczę Cię w imię Jezusa Chrystusa. Umierasz z Chrystusem? Powstaje z Chrystusem. Amen.
Brawo. Przypadku siostra dostała języki. Myślałem, żeby mówiła głośniej, ale niestety jeszcze jakaś blokada do tego, żeby głośno manifestować Boga w tej kwestii. Nieraz tak się zdarza, natomiast wiem o tym, że ona już jest namaszczona tym, bo wcześniej ją uwalniałem i chciałem ją uczcić Duchem Świętym, ale w wodzie się posypiałem. Więc była przygotowana przeze mnie, przez Messenger. Jest Panem Twojego życia? Tak.
tylko w tej chwili chce się zdecydować na to, aby upublicznić swoją wiarę w Jezusa. Jeżeli nie przyjąłeś chrztu, nie zrobiłeś tego proroczego gestu po twoim nowym narodzeniu, to jest tak szansa dla ciebie. Szybciutko zrzucaj ciuchy i wskakuj do wody. Jest woda. Jest woda. A w Krakowie jest woda. Jeżeli ktoś chce, jest jeszcze woda. Dobrze, przyjaciele. Będziemy zaczynali nasze uwielbienie. Już, już.